Idę po obiadek. Troszkę sobie zrobię spacerku, ale wieje. Przegrzywka poprawić. Zawiewa. Już trochę ta moja grzywka mizerna. Ale słonko świeci, ale jest trochę zimno. Założyłam czapkę, bo jest jednak zimno. Ale słoneczko bardzo... O, już zaraz zobaczycie, jak słonko fajnie jest. Zobaczę, czy dzisiaj będzie ten sam kucharz, bo jak będzie inny kucharz, to ja nie będę kupować tego jedzenia, bo ten drugi kucharz nie robi tak smacznie, jak ten, który trafia w moje kubki smakowe. Cukiernia dietetyczna, proszę bardzo. Widzicie, cukiernia dietetyczna. Ja dzisiaj zjadłam sobie śniadanko. Nie, pan nie przejechał. Zjadłam sobie śniadanie. Bardzo smaczne pomidorki, serek manuri, pomidorki z oliwą, z oliwek. Łyknęłam sobie witaminkę D na łyżeczce oliwy. Rozmawiałam z taką sympatyczną dziewczyną, poznaliśmy ją właśnie tam u lekarza. Bardzo ładna dziewczyna jest stewardesą. Niestety ten sam problem, ale wszystko jest do przejścia. Na pewno jej się wszystko ułoży, ale fajna dziewczyna. Wierzę, że życie jej się w ogóle odmieni na bardzo, bardzo pozytywne. Gdzie ja i jestem? Czekajcie, ja doszłam do... aha, dobrze, czyli teraz zaraz przejdę na drugą i potem już jestem. Ale sobie fajną drogę znalazłam na skróty. I zaraz będę. Tak to szłam dookoła i dopiero za którymś razem się zorientowałam, że mogę iść na skróty. Trochę zimno jest, także jestem zapięta pod samą szyję, ale nie jest tak ciepło. Pomimo słoneczka, które świeci. Muszę kupić sobie wody, bo mi się skończyła woda. Ten wiatr wie, żeby mnie nie rozwiał na wszystkie strony. Chyba dobrze zrobiłam, bo w słońcu ciepło, ale słoneczko zajdzie, to robi się zaraz zimno. Zobaczę, co ja sobie dzisiaj wezmę. Jeszcze nie mówię, jeszcze raz będzie ten kucharz, który mnie odpowiada, to coś wybiorę, a jak nie, to zrezygnuję, w ogóle nie będę nic kupować. Nie jestem jeszcze głodna za bardzo, bo jadłam śniadanie. O, już jestem, ale sobie fajnie wymyśliłam drogę na skróty. No to na tyle będzie na dzisiaj. Pokażę wam później, co tam do jedzenia kupię. Wiecie co, ja się może jednak rozepnę. Bo trochę jednak jest. O, a teraz proszę, ktoś lubi wołowinkę, steki, mięso wędliny. Bardzo dobra wołowina. Smakosze mięsa. Mogą sobie kupić bardzo smaczne steki. Najlepszy jest oczywiście z polędwicy. To jest mięciutki, można go nawet nie trzeba rozbijać, tylko można go ugnieść palcami. 3 minutki i jest gotowy. A te drugie to już trzeba też umieć usmażyć. Ja wiecie, nie jem nic smażonego, nic pieczonego. Najlepsza dieta jest właśnie gotowana, powinna mieć może bardziej surową. Dzisiaj zjadłam sobie jeszcze arbuza na śniadanie, o, widzicie, bo arbuz też jest taki odpowiedni dla mnie. No i zaraz będę... O, czekajcie, bo mnie coś przejedzie, 2 samochody czerwone są. Jeden czerwony i drugi czerwony naprzeciwko. To jeden Mercedes, drugi Toyota chyba był.
Ale fajnie.